Witajcie kochani, ale mam przeszkody. Powiem Wam, że naprawdę przeszkody są takie, żeby podzielić się z Wami tym świadectwem wspaniałości Pana Jezusa Chrystusa. Naprawdę jak On jest cudowny, jaki On jest, jaki jest dobry, jaki, jaki wspaniały, cudowny, jak On ogromną ma miłość do, do każdego jednego z nas. Tylko bardzo często my dajemy się oszukać szatanowi i zamiast przyjmować te wszystkie słowa, które Pan do nas posyła a jak upadamy, czy, czy jak zgrzeszymy, zamiast szybko biec do niego, w jego objęcia, żeby być oczyszczonymi, to, to my myślimy, że jakimś swoim staraniem czy tym, że, że nie będziemy przychodzić, tylko jakiś czas pobędziemy w oddaleniu. Myślimy, że cokolwiek tym osiągniemy, a tak naprawdę to szatan się z nas e, śmieje, e, i, i jego ta, te kohorty tych e, demonów i, i wrzucają nam do, do, do głowy kłamstwa. I zamiast żyć prawdą, obietnicami i zwycięstwem Pana Jezusa Chrystusa, i tym, że On wszystko dokonał, i że On naprawdę o nas się troszczy i dba, to my przyjmujemy to, co ciało nam podpowiada, to, co na oczy widzimy, to, co umysł chce podrzucić. Powiem Wam, że wczoraj byłam po całym tygodniu taka zmęczona, późno położyłam się z, z, z spać. Oto um, jak do mnie przyszedł, prędzej mnie ten no, wybudził, bo mówi, że jedziemy do Dublina. I słowo samo Dublin, wiecie co? Pomimo tego, że duch prędzej mnie obudził, żebym była z Panem, pomodliła się, ale jeszcze w trakcie tego wszystkiego zasnęłam. I to słowo samo Dublin e, wywołało mnie taki e, lęk, takie obawy z racji tego, że no, miasto naprawdę bardzo duże, duży ruch. Ja nie znam tego dobrze miasta. GPS bardzo często wariuje. I, i samo to, to wszystko, wiecie, co, to co ciało podpowiada, a raczej wróg to co na, na, narzuca do głowy. I po prostu przyjęłam tą myśl i zaczęłam tym żyć zamiast odrzucić to i żyć obietnicą, tak jak Pan powiedział, że mnie nie opuści ani nie zostawi, to nawet na sekundę mnie nie zostawi. To, to ja bardzo często zasmucam Ducha Bożego, bo chodzę po swojemu, bo, bo jestem nieposłuszna, bo coś mi się tam wydaje, bo jakieś mam o, 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 oczekiwania czy od ludzi, czy, czy jakieś wyobrażenia, jak ma moja rozmowa wyglądać z Panem, albo coś sobie wyobrażę, że tak ma być, że, że tak to będzie wyglądało, a Pan mi pokazuje, tą prostotę, którą on chce we wszystkim być, żeby nie było ani wyniosłości, ani pychy, ale także ani jakiejś tam religijności, czy slangu takiego, wiecie, typowo chrześcijańskiego. Tylko tą prostotę, którą on poprzez Ducha Bożego każdego jednego dnia wkłada. I, i powiem wam, że jak jechaliśmy no, tamtą do, do, do Dublina, w tamtą stronę, Niewiele no, rozmawiałam, czułam cały czas jeszcze coś na, na, na gardle, takie, e, takie pobolewanie, tu podziębienie, jeszcze tak mi no, zimno było, w ogóle taka najlepiej to położyć się, przykryć się e, no, ciepłą e, kołdrą i, i, i pospać sobie. Tak się dosłownie czułam, ale w trakcie jak jechaliśmy, to, to modliłam się językami, ale cały czas wiecie co? Wróg krążył, najróżniejsze myśli, jakieś tam scenariusze. Starałam się z tym walczyć, ale, ale to, to modlitwa nie, nie, nie płynęła. I to nie płynęła dlatego, że, że, że Duch Boży no, nie chciał, tylko ja nie, nie, nie włożyłam serca w to wszystko. I wiecie co, zajechaliśmy no, na miejsce. I, I Tomek widząc, jak wyglądam, no, to, to mówi, że zapyta jeszcze tego właściciela, czy nie wyjedzie z, z tego, z Dublina, żeby ten, no, łatwiej wyprowadzić, no samochód. Ale od razu dostałam od Pana takie przekonanie, że, że Pan nie dał mi ducha lęku i Duch Boży tak mi no, powiedział, że nie dostałaś ducha lęku, ale ducha odwagi. Męstwa, miłości, pokoju, a nie zamartwiania i troski, tylko oprzyj swoje myśli, odczucia. W Panu Jezusowi powiesz mu się cała. Nie, nie, nie w tylko w jakimś tam procencie, czy w tym, co tobie się wydaje, ale całkowicie. I powiem Wam, że niesamowite jest to, jak Duch Boży jest z nami, jak on nas zna, jak on pokazuje, że. Tam, gdzie nie ma całkowicie jeszcze tej wolności, gdzie jakieś się dopuści obawy, lęki czy cokolwiek, jak Duch Boży, On jest, On się przyznaje i jak On zaczyna mówić, daje myśli, mało tego zaczął mówić, takim, wiecie, co, głosem. Aby nie bała się, i to tyle razy było powtórzone, i ta obecność Ducha Bożego, no przyszło takie złamanie, że ja, wiecie, co naprawdę nie wiem, jak wyjechałam z Dublina, bo, bo tylko wycierałam sobie oczy, łzy mi tak płynęły, ta obecność Ducha Bożego, ta, ta wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa, ta miłość, która dotyka całego, ciała, to, to kiedy człowiek jest tak poddany, jak małe ludzkie dziecko e, ufa. Wiedziałam, że miałam tam GPS-a, wiecie co, włączonego, że jadąc, ale to, co Duch Boży mówił, te wszystkie obietnice, które są, powiem wam, ja, ja teraz nie wszystko e, pamiętam, byłam, dosłownie siedziałam, jechałam, ale tak jakbym była Nieobecna nie ja, a ta obecność Ducha Bożego tak mocno objawiała się w tym wszystkim i chwała naprawdę Panu Jezusowi Chrystusowi. W takim szoku byłam, powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio w takim szoku byłam, jak Duch Boży zapewniał o, o tej miłości Pana Jezusa Chrystusa. Że, że on troszczy się na każdym kroku, że, że jestem drogocenna. Powiem Wam, że ptaszek jakiś prze, przebiegał i, i pan dawał te, te wersety, że o ile bardziej jesteśmy my ważni w, w, w oczach naszego ojca niż wróble, on o, o wróble nawet się troszczy, a, a co innego o, o swoje dzieci. On dopuszcza to wszystko. Aby pokazać nam, że jeszcze nie ma całkowitej wolności, tak jak tu u mnie było, że dopuściłam to, tą myśl e, od szatana i, i on wykonywał przez te, te dwie godziny, jak jechaliśmy w tą, tą stronę, we mnie pracę. Zamiast to zgromić, oddawać chwałę panu Jezusowi, wychwalać go i wierzyć, e, to to. No. M, prawda jest taka, że. E... Chybiłam celu, no, ale no najcudowniejsze w tym wszystkim jest to, że Pan nie zostawia, że On chce wyprowadzić do tej wolności, która jest w Panu Jezusie Chrystusie. Tak jak powiem Wam, Duch Boży mi teraz pokazuje to, jak, jak Pan wyprowadził swoje dzieci z Egiptu, jak rozstąpił morze. I jak oni przeszli suchą stopą i, i tam wielu no, z, naukowców starało się wskazać, że, że to nie było to morze i te najróżniejsze bzdury i, i jak rydwany potonęły w, w morzu. To, to jest niesamowite i, i, i Pan mówi, że, że on każdego z nas będzie prowadził, ale żebyśmy zaufali. I nawet jak wiecie, co przyjdzie, te, te, ta obawa czy lęk, aby ufać Panu, I, i powiem Wam, że jak były te najróżniejsze skrzyżowania, objazdy, nie wiadomo, co tam, to najcudowniejsze w tym wszystkim było to, że Pan mówił. On pokazał mi, jak ważne jest, wiecie, co to, to dziecięce, Zaufanie, że jeśli poddam się panu Jezusowi, Chrystusowi, to On przeprowadzi przez, przez wszystko, i tylko jak umysł jest skupiony na tym, co wróg podpowiada, wtedy nie ma zwycięstwa, tylko my dopuszczamy do, do, do swojego serca te zamartwienia. I przez te zamartwienia wydaje nam się, że coś może być przeszkodą dla, no, dla, dla Boga, a dla naszego Pana Jezusa Chrystusa nie ma niemożliwego. Największą przeszkodą jest nasza niewiara, i ja tutaj przed Wami naprawdę pokutuję, wyznaję grzech, te, te wszystkie zamartwienia, obawy. A wyznaję to jako grzech i, i biorę Was sobie na, na, na świadków. Proszę o wstawienniczą modlitwę za mnie, aby Pan prowadził mnie tam, gdzie On chce, a nie tam, gdzie, gdzie czuję się swobodnie, bezpiecznie, bo, bo Pan chce wyprowadzać na te wody niezmierzone, na te głębokości, aby tylko i wyłącznie... Jemu ufać, a, a nie temu, co, co umysł podpowiada, albo tam, gdzie się bezpiecznie czuje, bo znamy jakieś miejsca. A to Pan jest tym, który prowadzi, tak jak on prowadził Izraela. Także nikomu no, nic się y, nie stało. Wyprowadził y, tyle milionów ludzi. Tak on chce każdego z nas prowadzić, ale to od nas zależy, czy my poddamy całkowicie swoje serce Panu czy przyjmiemy te, te obietnice, tak jak On powiedział, by się nie lękać, nie martwić, nie, nie, nie obawiać, ale ufać. I powiem Wam, że po raz kolejny to, to jak człowiek z, tak spotyka się, ta obecność Ducha Bożego taka jest wielka, pomimo tego, że Duch Boży cały czas jest w nas, On nas nie opuszcza, ale On często wycofuje się, bo bo Głupoty jakiś tam narobimy, albo zapominamy, albo damy sobie coś tam wmówić yy, i przyziemne rzeczy nas często zatrzymują, ale ta obecność yy, Ducha Bożego, powiem Wam, że jest niesamowita. Ta miłość Pana Jezusa, kiedy on po raz kolejny i kolejny pokazuje, jak bardzo yy, umiłował mnie, jak bardzo umiłował każdego jednego z nas, powiem Wam, że. Yy, jak rozmawiałam z Duchem Bożym jadąc tutaj bez jakiegoś stresu, nie patrząc i nie przejmując się, tylko rozmawiając z Duchem Bożym z, prze, przez te no, najbardziej ruchliwe drogi tu do, do, do tej obwodnicy, I, i jak Pan powiedział, że On dwa tysiące lat temu wykonał umarł za każdego jednego z nas. I czy z wiarą przyjmiemy to, że każdy jeden grzech jest, jest nam odpuszczony, ale to przez to, że nie wyznajemy grzechu i nie porzucamy go, nie chcemy się odwrócić, to ten grzech nas usidla i nie mamy wolności, nie mamy pokoju, nie mamy radości, tylko zamartwiamy się. A Pan cały czas nas wzywa, Pan stoi z wyciągniętymi ramionami, On się za nas modli. Jeszcze Pan pokazał mi, wiecie, co w duchu swoje, swoje ręce. Ja mówiłam Panu, że nie chcę więcej ranić naszego Pana Jezusa Chrystusa, rąk, jak on mnie formuje. Nie chcę być oporna. I tak właśnie powiedziałam Panu, a Pan mi powiedział, że ta, ja powiedziałam Panu, że tam są właśnie te, te rany, które są dowodem. Tego, że, że Pan za każdego jednego z nas dał się przybić, umarł, żeby nasze grzechy zostały przebaczone I, i pan się mnie zapytał jeszcze, że co oprócz tego, co oprócz tego, że zostało przebaczone, co tam zostało pokazane na krzyżu i, i żeby każdy z nas przyjął to, że te rany, które są, na, na rękach Pana Jezusa Chrystusa to jest dowód naszej miłości, żebyśmy otworzyli się i nie oczekiwali, że od razu emocjami odczujemy tą miłość, ale kiedy przyjdziemy i wyznamy Jemu każdy jeden grzech, naprawdę przyjdzie wolność, tylko abyśmy przyjmowali to yy, przez wiarę. Jeśli przyjmiemy to przez wiarę, zaczniemy wychwalać, Pana Jezusa Chrystusa, oddawać Mu chwałę, dziękować Mu. Wtedy przyjdzie ta ogromna miłość, którą ma tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. Do każdego jednego z nas. Jeszcze jest czas, żeby naprawdę przychodzić do Pana i zakosztować tej ogromnej miłości, i zakosztować tego, jak Pan jest cudowny, wspaniały. Dzielę się z wami tym świadectwem Pan. I, I wychwalam Pana Jezusa Chrystusa. Wczoraj miałam już się tym dzielić, ale chciałam pobyć z Panem i później byłam już tak na tyle zmęczona, że, że, że no, zasnęłam. I dziękuję bardzo za, za to, że jesteście, że, że mogłam podzielić się z wami tym wszystkim. Zachęcam Was, kochani, żebyście też się dzielili, żebyście wychwalali Pana Jezusa Chrystusa. Za najdrobniejsze rzeczy dziękowali Mu za wszystko, bo On naprawdę jest cudowny i wspaniały. I chwała naszemu Panu za wszystko. Miejcie dobry czas z Duchem Bożym. Amen.